Czy on mnie kocha? Takie pytanie zadałam dzisiaj kartą Tarota. Dwie grupy proponuję. Pierwsza grupa to talia Tarota klasycznego, White'a. I druga grupa to talia Tarota Światła i Cieni. Poza tym, jeśli nic nie mówią Wam te talie, to po prostu wybierzcie przedmiot. Pierwsza grupa to obelisk kwarcu górskiego i druga grupa to obelisk czerwony. Zapomniałam nazwy tego kamienia, niestety. Muszę spojrzeć w swoje notatki. Natomiast być może jest to rubin, nie wiem, nie jestem pewna, jak się nazywa ten kamień, ale obelisk czerwony, z czerwonego kamienia. Także wybierzcie sobie jedną z talii i zaczynamy od talii pierwszej. Oczywiście ja wszystkich Was serdecznie witam. Proszę o komentarze, o subskrypcję z łapką w górę. Proszę o lajki z łapką w górę. Proszę o subskrypcję nowych widzów, słuchaczy. Zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną. Dobrze. Tyle na wstęp, kochani. Czyli zapraszam do subskrypcji. Koniecznie zostańcie z nami tutaj. Byście codziennie dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich filmikach, wróżbach, horoskopach, rytuałach, kartach anielskich, tematach miłosnych. Proszę, zasubskrybujcie, a codziennie będziecie mieli do wyboru inne tematy. Dobrze, kochani, czy on mnie kocha? 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 Wow, wypadło bardzo dużo kart. Ale wezmę je wszystkie, ponieważ są ważne widocznie, jeśli wypadło tyle kart wypadło. Ważna jest tutaj w tej relacji dla niego potrzeba balansu, harmonii, dawania i brania w równej mierze. Tutaj, czy on kocha? On jest zajęty pracą. Jest diabeł. Okej, wy jesteście jako królowa buław, on jest jako król buław, czyli mamy już parę. Jest pomiędzy wami jakaś obsesyjna miłość, wielkie przyciąganie, chemia, nie wiem, seksualność ogromna, być może zazdrość też. Być może też toksyczna seksualność lub jakaś perwersyjna wręcz seksualność. Jest jakieś uzależnienie od siebie tutaj, was dwóch. Potrzebuje ten związek ogromnej transformacji. Wyjaśnić trzeba wiele spraw. Myślicie, że jesteście sobie przeznaczeni. On na razie jest pasywny. Czeka. Jesteście dla niego bardzo ważne. Bardzo w jego oczach jesteście wręcz święte, wręcz możecie być jego żoną. Być może planuje z Wami ślub lub zaręczyny. Na pewno chciałby tutaj stworzyć jakiś piękny związek, by
być szczęśliwym, chce zawalczyć o ten związek, chce dążyć do celu, by był tutaj sukces emocjonalny. Ale pytanie jest, czy on kocha, czy on Ciebie kocha. Mamy tutaj owszem parę, on widzi Ciebie jako swoją partnerkę, być może przyszłą żonę, osoba, która może, jesteście osobą, która może mu dać szczęście, jesteście jego być może bratnią duszą lub po prostu daną mu z przeznaczenia, przynajmniej on o tym wie, on tak w to wierzy. Jest on gotowy pracować nad tym związkiem, ale jest między Wami jakaś obsesyjna miłość, być może toksyczna miłość, być może czuje się on uzależniony od Ciebie lub chce Ciebie tutaj zmanipulować i uzależnić od siebie. Diabeł pomiędzy Wami to oczywiście być może też bardzo silna, tak jak mówiłam, perwersyjna, wręcz chemia seksualna. Szczególnie to pociąganie, jak to się mówi, przyciąganie seksualne jest tutaj bardzo silne między Wami. Bardzo, bardzo znaczące. Natomiast karta szczęścia, karta ewentualnie planu ślubu, zaręczyn, sformulizowania tego związku. Natomiast karty miłości tutaj nie mam, ale widzę, że chciałaby ta osoba Wasza ukochana walczyć o tą relację. Także myślę, że mu bardzo zależy na Twojej osobie, zależy mu na tej relacji i wierzy, że jesteście po prostu sobie przeznaczeni. Wręcz no, obsesyjnie tutaj jest ta osoba ukochana, tutaj uzależniona, tak, w jakimś stopniu wręcz od Ciebie, od tej miłości. Myśli, że musicie być razem. Więc proszę uważać na wszelkie manipulacje. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, która wybrała obelisk czerwony. Czy on mnie kocha? Czy on mnie kocha? Tak, wspomina już. Mamy kartę wspomnień. Sentymentu, melancholii. Wspominanie pięknych momentów. Czy on mnie kocha? Czy on mnie kocha? Czy on mnie kocha? Powiedzcie karty. 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 Czy on mnie kocha? Powiedzcie karty, czy on mnie kocha. No tutaj już mamy znowu ciekawą konstelację. To jest, że myśli, tęskni, rozpacza. Jest tęsknota, szczególnie wieczorową porą, wieczorami, nocą. Być może śni nawet, ma jakieś sny związane z Tobą. Na pewno tęskni. Tęsknota jest tutaj ogromna. Jak widzicie, być może też marzy. Marzy o związku, o miłości. Tak, na pewno Ciebie kocha. Jest karta tutaj szczęścia rodzinnego. 10 pentakli. 10 pentakli mówi o szczęściu, stabilności, szczęśliwej rodzinie, dzieciach, o zabezpieczeniu egzystencji finansowej, emocjonalnej, uczuciowej. Także tutaj na pewno jest miłość i potrzeba bycia w relacji, w związku, nawet założenie rodziny. Wspomina, tutaj mamy podwójnie, tak? Karta tęsknoty, rozmyślania i karta wspomnień. Widzicie, wspomina
lojalnie, wiernie, po przyjacielsku wspomina tutaj dawne wasze piękne chwile, czasy, gdzie byliście szczęśliwi. Podziwia ciebie, jest pełen podziwu tutaj dla twojej osoby. I karta dziewiątki buław. Dziewiątki buław mówi o tym, że tutaj owszem, jest jakaś rezygnacja, zmęczenie, był jakiś trudny czas, tak? Coś dobiegło u was, jeśli chodzi o waszą relację, końca. Coś dobiegło, nie wiem, coś się zepsuło, coś się tutaj między wami zakończyło, ale ta osoba chce bronić dalej, czy walczyć tutaj o tą relację, ponieważ tutaj jest to bardzo ważne. Cały czas w głowie jeszcze ma tą relację i jest jakby tutaj zaogniony wręcz, by wrócić, by założyć szczęśliwą relację, czy nawet rodzinę, tak jak mówię. No tutaj rycerz pentakli mówi o tym oczywiście, że rycerz, jako rycerz chce ta osoba ukochana zawalczyć o ten związek, by zbudować coś bardzo stabilnego, rzetelnego. I rozmyśla ta osoba w samotności, jak widzicie, cztery miecze. Rozmyśla po tym, co się stało, tak? Tutaj mamy dziewiątkę mieczy, tu mamy czwórkę mieczy, czyli po rozstaniu, po zakończeniu się jakiejś fazy u was. Rozmyśla ta osoba przy czwórce mieczy właśnie, co ma zrobić, tak? Myśli rozumem tutaj w samotności, intelektualnie, na poziomie właśnie tej głowy, co ma zrobić, jak poukładać racjonalnie jeszcze raz te wasze sprawy, jak uratować tą relację, co zrobić, by rozwiązać wasze problemy. Namyśla się tutaj bez uczuć, bez emocji, tylko właśnie bardzo racjonalnie tej głową analizuje, co zrobić, by wszystko było jeszcze dobrze, by apogeum tej relacji była właśnie ta karta, ten sukces, szczęście, bezpieczeństwo, rodzina, piękny związek, spełnienie uczuciowe. Także taka jest druga grupa, piękna. Tutaj widzę miłość, tutaj rzeczywiście są stabilne bardzo karty. Niech się dzieje. A ja dziękuję wszystkim Państwu. Proszę o komentarze, o lajki z łapką w górę i o subskrypcję nowych osób. Bardzo proszę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam na wróżby indywidualne. W międzyczasie oczywiście widzimy się już jutro na nowych wróżbach. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia więc już wkrótce.